Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze ognisko Bożego Pokoju pragnie się włączyć w tę modlitwę. Polska pod krzyżem. Wszystkich, którzy nie mogą pojechać do Włocławka, a mieszkają w pobliżu, czy jest to dla nich dogodne miejsce, serdecznie zapraszamy. To jest diecezja łomżeńska, gmina Czerwin, parafia Goworowo. Może na stronie internetowej można zasięgnąć więcej informacji, wystarczy wystukać ognisko Bożego Pokoju. I tak myśląc o tej wielkiej modlitwie pod krzyżem, tu przypominają mi się słowa Pana Jezusa. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Wiemy, że Pan Jezus do Jerozolimy się śpieszył. Uczniowie się dziwili, z trudem nadążali. Śpieszył się, żeby ta Jego miłość na krzyżu potężnie zapłonęła. I my tu w naszym ognisku Bożego Pokoju mamy adorację wieczystą, dzień i w nocy. I właśnie ta miłość Pana Jezusa z krzyża, ona płonie teraz w Najświętszym Sakramencie. Gdy chcemy stanąć pod krzyżem, to właśnie odnawiamy nasze uczestnictwo we mszy świętej, bo ta miłość Jezusa z krzyża, miłość ofiarna, Jego konanie na krzyżu, Jego przenajświętsza krew, ona w czasie mszy świętej się ponawia, ogarnia. A więc chcemy tego dnia zanurzyć się i ożywić głód tej miłości. Zarazem pragniemy właśnie ożywić też zanurzyć się w pokoju, bo Jezus na krzyżu pokonał grzech śmierci szatana. Chcemy też usłyszeć te słowa Pana Jezusa, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nie jest to łatwo i często właśnie to napięcie między pragnieniem pójścia za Jezusem, a dźwiganiem krzyża jest źródłem różnych udręk, cierpień. Nieraz chcielibyśmy, aby krzyża nie było. I właśnie wtedy ten dzień 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego, może być dla nas właśnie źródłem pokoju, żeby przyjąć tą Bożą miłość i żeby znikło to napięcie, a żeby się pojawiła w nas miłość ofiarna, a owocem tego jest pokój. Jezus po męce śmierci, zmartwychwstaniu, gdy ukazał się apostołom wieczerniku, udzielił im pokoju, pokój wam. No i też chcemy w tym dniu też być razem z Matką Najświętszą, bo ona stoi u stóp krzyża. Jezus z krzyża, to Jego płonące miłością serce daje nam Matkę, za naszą Matkę. Chcemy tę modlitwę Polska pod krzyżem w naszych obydwu ogniskach Bożego Pokoju i tu w Suchcicach i w Łodzi przy ulicy Gdańskiej, gdzie też jest adoracja Najświętszego Sakramentu wieczysta dzień i w nocy, chcemy poprzedzić Jerychem Różańcowym. Rozpoczniemy 6, to będzie pierwszy piątek miesiąca, a zakończymy 13, Dzień Fatimski. Jerycho Różańcowe to modlitwa różańcowa dzień i w nocy przez 7 dni i nocy, a więc taka nieustanna, przeplatana też koronką do Miłosierdzia Bożego, chwilami ciszy, adoracji. A więc chcemy z Matką Najświętszą zbliżyć się do źródła naszego zbawienia. I może jeszcze taka jedna myśl. To nasze istnienie. Jezus daje nam życie swoje. I nas obdarzonych istnieniem On karmi, On prowadzi, On błogosławi. I jest drogą, prawdą i życiem. Mówi, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc też przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. No i wraz z Matką Najświętszą, bo w różańcu, w każdym zdrowaś mówimy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A więc wpatrując się w krzyż, też
przygotowujemy się do dobrego przejścia, żeby powiedzieć też, jak Jezus, wykonało się, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. A więc całe to nasze życie, każdego dnia mamy brać krzyż i to przygotowywanie się do tego najważniejszego momentu w naszym życiu, do przejścia, chcemy też powierzyć Matce Najświętszej, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Jezus ogarnia rozpostartymi ramionami na krzyżu cały świat, On, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, teraz żyjący, ogarnia nas tą właśnie miłością i chcemy my też naszą miłością w tym dniu ogarnąć całą naszą Ojczyznę, wszystkie jej problemy, wspólną modlitwę w rodzinach, pokój w rodzinach, dobre wychowanie dzieci, ludzi chorych, cierpiących, pogrążonych w nałogach, aby zmartwychwstali. Też chcemy polecać ochronę życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. I to nasze życie to w tym miejscu i w tym czasie, niech to będzie wywyższenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego tej miłości potężnej, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Niech to wywyższenie naprawdę ogarnie każdego z nas i całą naszą Ojczyznę. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy nie mogą pojechać do Włocławka. Mamy tutaj dużo miejsca, nawet może kilka tysięcy by się zmieściło. Będziemy przeżywać Drogę Krzyżową też w terenie. Będzie adoracja krzyża, msza święta, różaniec, część bolesna, też pewnie świadectwa. Rozpoczniemy o 14.30, zakończymy o 21.00 to nasze wspólne przeżywanie, a później będziemy mogli trwać całą noc na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a w tej hostii żywej jest właśnie Jezus. Jezus umierający na krzyżu i Jezus zmartwychwstały. Serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.